Kuba, za pracę byś się wziął, co? Kuba, okradasz dzieci. Problem to idź stąd. Okradasz dzieci na YouTubie! Do pracy, a nie! Siedzisz na fotelu i co ty myślisz, że co, pieniążki same będą wpływały na konto? Co ty myślisz? Ty, a co ty? A tak ci się bluzka zagija, myślałam, że tak ci Maciek wystaje! Maciek pod kontrolą, kurwa! Siła. Przestań tak przeklinać! Słuchajcie, trochę nam dzisiaj zaczyna odbijać, bo Maksymilian od półtorej tygodnia w końcu poszedł do przedszkola. Normalny. A ja przed chwilą byłam z tatą płacić zaliczkę właśnie na nasze wakajki, a tutaj przyszła nam paczucha, czyli mi w sumie przyszła paczucha, którą razem z wami odpakuję. W ogóle to się z wami nie przywitałam. Dzień dobry widzowie! Jak tam u was leci, dzionek? Ale ty weź trochę, bo ty masz taką dealerkę strasznie, nagrywasz i tak machasz strasznie. Chcesz coś kupić? Co? Chcesz coś kupić? A jakiś co? Towar? Mam no dobrą nie, dealerkę. Ale przestań. Powiedziałaś dealerkę zamiast delirkę. O, tak powiedziałam? Tak, ja. Dealerkę. Dobra, nie masz. Jak to się mówi? Delirkę. Delirkę? Dobra, masz. Dealerkę. O, popatrz. Co to? W ogóle, patrzcie, to są rzeczy do gadżety. Przygotowania, nie wróć, do urodzin Maksia, bo Maksiu ma 29 urodziny, moi drodzy. I ja już powoli zaczęłam... Sorry, no co, zbekałem się, kurwa, chciało mi się bekać, to bekłem. A czemu mam trzymać to w sobie? Jezu, samo wyszło, no. No to logiczne, że samo wyszło, no przecież by ci tego nie popchał, tak? No jest! Uwielbiam, ty, no idealny kawerzysta jesteś. Dobra, moi drodzy, wracając, Max ma 29 urodziny, więc ja już powoli zaczynam organizować to. Tak jak mówiłam wam w wcześniejszym vlogu, tu będzie ścianka, mam nadzieję, że uda mi się ją zorganizować i to zrobić. Pięknie, ładnie. Będzie ścianka taka zdjęciowa, piękna, elegancka. Zobaczcie, tutaj zamówiłam. Ej, w ogóle mega to jest. To będzie taki, wiesz co, zamówiłam taki, patrz, taki mini na popcorn. I to będzie w stylu oczywiście Psiego Patrolu, słuchajcie. Więc tu mamy takie, zobaczcie, jaki zajebisty! Zobacz na popcorn! Wiesz, osmarkałam się trochę. Ale sztosik! Oj, osmarkałam się, włożyłam tu rękę, a potem dawać. Dobra, nieważne. O, popatrz co mam, popatrz co ja mam. Zoomę mamy. Jaka wielka ta zooma. Patrz, o, tu i nawet jest jeszcze ten, rabel. Ty, rabel, 5 zł, zooma, 10. A jaka różnica wielkości, co nie? Ale będziemy to pompować, będziemy to wieszać sobie gdzieś tutaj ładnie. Rabel jest na patyka. Tak, na rabel jest, ale też zamówiłam patyczki. Bo to są takie stojące patyczki, mini, gdzieś do dekoracji, żeby właśnie tutaj przywiązać balonika. Mamy też, o właśnie jest. A ponad są butle z helem jest w tym. Jest Marshall też, patrz. Słyszysz? Co? Wiem, widziałam te butle z helem. Bierzemy, ty jaki Marshall też duży jest, patrz. Fajne. Nie, wiesz co, ja chcę ogólnie właśnie przywiązać to, zrobić tą ściankę z balonów. A jak, moi drodzy, to właśnie chrzestna Maksia Klaudia z nie robiła też roczek swojego synka. Bobsona. Tak, i sprzedała mi taki patent i zobaczcie, co możecie zamówić na Allegro. I to jest chyba jakieś 2 albo 3 złote. I to są takie, patrzcie, takie, o, już ci wam pokazuję. Nie musisz tak blisko, ja mogę zbliżyć. O, włos mi się przykleił, wyrwał mi się włos. To jest... Patrz, taki, taka, jak to się kuwa odkleja? Taka guma? Coś, średni ten patent jest. Nie, ale nie, to wracając. Zobacz, to jest taka naklejeczka i ją się tak chyba trzeba jakoś, a może nie, może ją trzeba teraz. Tak, o, tak. Ha! Działa! Działeś? A, zobacz, czy nie schodzi z tynkiem, bo mamy te farby straszne. I tego gluta się potem ściąga. I tak się przykleimy balony. I tak zrobimy taką ściankę z balonów, którą pokazywałam wam w którymś tam, nie pamiętam, vlogu. I zobacz, zamówiłam też do zawiązywania balonów. Także tutaj się jakoś trzyma to i się zawiązuje balon, bo zawsze bolą paluszki, jak się zawiązuje balony. Także no, są takie... Gadaj. A, i jeszcze, no to jakieś takie pierdoły właśnie też do tego. Jeszcze też musimy kilka rzeczy pozamawiać. Także to będą takie urodzinki z Psiego Patrolu. Tutaj nasze w domu dla rodzinki tylko. Brawo! Fajne, co nie? Chase! Sky! Zuma! Rocky! Brawo! Za dużo. Dobra. My tego też oglądamy. Zbieramy się. Przebierzemy się najpierw, żeby wyglądać jak normalnie. Gdzie jedziemy? Jedziemy na... Gdzie? Na kawę jakąś. Na randkę? W sumie będzie moja trzecia kawa, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Na randkę? Randkę? Zabierasz mnie na randkę? A po 8 latach w związku chodzi się jeszcze na randki? Tak, normalni ludzie chodzą. Ci, tak? Którzy są szczęśliwi. No to my nie powinniśmy chodzić na randki.
Widzicie? Widzicie właśnie, co ja z nim mam? Udaje cały czas, że jest dobrze, Jezus, a później mi mówi takie rzeczy, mi jest tak smutno teraz, idę się popłakać. Ja słyszałam. No co, no co w tym żałosnego? Jezu, bo ty musisz być poważna na tych filmach i zanudzać widzów. Słuchajcie widzowie, ja przejmuję ten kanał, bo ona jest nudna. Masakra. Powie się coś śmiesznego, to o, bo ty jesteś taki. No bo jaki? Nie jest no taki. To nie i tak właśnie jest. To nie jest śmieszne. To co teraz robimy? No nie wiem, zobaczymy. Dobra, to przerwa. Zobaczcie, zrobiliśmy trend na TikToku. Patrzcie. Piękne, co nie? Żeby Jakub wlatywał. I twerk. Pięknie. To było piękne, co nie? Chodź, jedziemy już. Boże, ty cały czas kaszlesz. To jest chore. Co ty powiedziałeś jeszcze raz? Powtórz. 200 km przyjechałem, a tu dopiero taka jedna, nie wiem, z 20 kreseczki się przesunęła. Jaki koks. Jakub, ty jesteś ty normalny. Tak masz cały czas? Ja mam jeszcze mniej, moja Toyotka jeszcze mniej pali, nie, bo ogólnie pali mieliśmy mnie sprzedawać Toyotkę, ale powiem wam, że szkoda jej troszeczkę sprzedawać. Wiesz, że ona mniej bo nie ona pali? Naprawdę, ona malutko pali, jeszcze mniej niż twoje auto. Może być, że oczywiście, podobnie, tak samo. Nie, o wiele mniej pali, o wiele, wiele mniej pali, no ale to jest takie, wiecie, no te auto to jest takie rodzinne auto, wiecie, pięciodrzwiowe, pięcioosobowe. Tak, tylko kozak. Gdzie ja mam jechać? Ale no jedź do Leroya. Jedziemy do Leroya, ponieważ muszę kupić ramki do tych obrazów, które ja kupiłam wcześniej, bo kurczę, obrazy siedzą, słuchajcie, czy leżą w szafie, kurzą się, a nie są zawieszone. A już powinny być, co nie? No. Więc lecimy do Leroyka, potem lecimy do Action. Takie zakupki będziemy mieli dzisiaj, co? Nie lubię. I do apteki Jakub po syrop. Albo jakieś tabletki. Na głupotę. Są takie? To tobie trzeba. Tak, chyba tobie. Musimy znaleźć ramkę. Najlepiej srebrną albo białą. 50, 50 na 70. 50 na 70 one muszą być. 50 na 40. Nie, nie 50 na 40. 50 na 70 musi być, bo one są duże te. 50 na 70. O, a ty jaka zajebista, patrz, jaka piękna. Ty poczekaj, bo to zajebista, piękna, ale pewnie milion złotych kosztuje. Nie. No, na pewno. 110. Popieprzyło ich. Dobra, słuchajcie, wzięliśmy białe, zwykłe białe, ponieważ srebrna to może być trochę taka... Powiedz, że była za droga. No nie, no też była droga, ale po drugie... 110 wiesz, no, zł za ramkę. Ale wiesz co, no nie, no okej, okay, dobra, wiesz co, to jest dużo. Kawałek. Zobaczcie, to jest taka ta ramka, ale zobaczcie, ona jest taka fikuśna, a te obrazy też są fikuśne, więc wydaje mi się, że jak będzie taki minimalizm w ramce, to lepiej uwydatni fikuśność obrazu. Fikuśność, dawaj, ty fikuśna, idziemy. Kupiliśmy rameczki, ale co z tego, że kupiliśmy rameczki, jak ktoś musi te rameczki nam przymocować, a my nie mamy wkrętarki. Mamy wiertarkę, ale nie mamy wkrętarki. Nie, poczekaj, bo ja zawsze się gubię, jestem blondynką. Mamy wszystko. Trzeba zrobić dziurę, żeby kołek tam włożyć. To czym to się robi? Wkrętarką. Wkrętarką. Nie. Wiertarką. Ale my mamy wiertarkę. Nie. To co my potrzebujemy do tego? Wiertarkę, my... takie wiertło. A my mamy a wkrętarka, wiertarkę. Wkrętarka tak jak wkręcanie. Wkręcasz. No my mamy wkrętarkę. A nie wiertarkę? Wiertło, wiertarkę. Dobra, słuchajcie. Wiecie co? Ja dzwonię do taty, zapytam się po prostu, czy my taki. Czy my mamy sprzęt do tego. Halo, tato! No bo ja kupiłam ramki i teraz my mamy ten sprzęt. To mamy wkrętarkę czy wiertarkę? Wkrętarkę. I ona zadziała nie, nam? Nie ale zadziała. Gdzie ty chcesz to wkrętać? No na żwirbeton, czyli musimy do Action. Czyli musimy zrobić dziurę i tam włożyć kołek, co nie? No ty raczej musisz mieć wiertarkę uderową, koleżanko. A tobie by się chciało dzisiaj na kawę zajechać? Nie. Nie. Nie, Donka, ja dzisiaj nie dam rady. Ja jestem na robocie. Nie wiem, o której skończę, także dzisiaj nawet nie ma opcji. Tak. To nie wiem, Donka, potrzebujesz bynajmniej coś udarowego. Udarowego? Udaru to ja mogę dostać, jak będziemy w Turcji, a nie... Udaru to ty dostałaś już. Wkrętarka nie da rady, Donka. Dobra, okej, okay. Będziemy w kontakcie. Dobra. No pa. No pa. Ewentualnie zadzwonię jeszcze do wujka Mrysza, zapytam się wujka Mrysza, mojego chrzestnego, czy by mógł dzisiaj przyjechać. A my teraz lecimy po Action. Mana łódka, więc patrz. Na Allegro 40 zł, Action 17,99. No jak ludzie robią? Co ty myślisz, Czaisz? Jak ludzie robią? Czaisz? Skupują ja se tu. Ja jestem mistrzynią okazji, w tym momencie Maxowi mam to w ulubione, chciałam to kupić i zobacz, widzisz? I masz. Także kup mu motor.
od dzisiaj do Dmuchany, jaki fajny. Ja ogólnie myślałam, żeby było takie dmuchance właśnie na urodzinki to trzeba kupować, żeby mu to dać z czego patrolu. Żeby nie dawać teraz, tylko właśnie na urodzinki, żeby wiesz, do paczki mu to dołożyć. Tak. Piękna, przebitna. Piękna. O, Jezus, z każdym razem, kiedy włączam kamerę, zawsze kaszlasz. To wyłączam. Okej, w sumie racja, to nie będziesz kaszlał. Ale słuchajcie, Kuba w końcu kupił syrop, byliśmy w aptece. W końcu wziął i kupił. I wiesz co, to już takie syrop. Dorosłe jest. To jest takie już dorosłe, Kuba, kiedy kupujesz samemu sobie syropy. Zawsze to ja ci kupowałam. Moje dziecko dorasta. I wróciliśmy do domku. Patrzcie, co zrobił w ogóle Kuba. Zostawiłam ich na 15 minut. A ten spray wziął i pofarbował mu włosy. Nieźle, co? Jezus, strasznie. Mam nadzieję tylko, że po prostu to się spierze. Ja wiem, że Kuba z tego nagrywał vloga, więc tam do niego wpadnijcie, zobaczcie, pewnie Max coś czuje, że się mega cieszył z tego. No, chciał. Aczkolwiek mamusia średnio jest zadowolona. Mam nadzieję, że to się po prostu nie spierze, tylko zmyje. Od razu schodzi, zobacz, już schodzi. No, ale nie rób tak, bo wszystko jest brudne. Tak samo cała kanapa, przecież była cała kanapa brudna. Ja mam tak samo już spodnie uwalone tutaj, a tutaj mam, słuchajcie, te nasze obrazy. Tutaj już naszykowałam ramki, więc zaraz w rameczkę dam obrazy, pokażę wam, jak to się wszystko prezentuje i dzwonię do wujka z pytaniem, czy mógłby dzisiaj przyjechać i po prostu nam te obrazy tutaj właśnie na tą ścianę zamontować. No bo widzicie, tu jest bardzo, bardzo pusto. Ja jeszcze tak myślałam, żeby tutaj też coś dać. W ogóle marzy mi się też taka duża antyrama wielka z Maksiuki portretem, albo z naszej rodziny, taki portret naszej rodziny. Masz taki, wiecie, fajny, duży bym chciała, no ale zobaczymy. W każdym razie na początku niech będzie tutaj to, bo często właśnie z Kubą, jak nagrywam jakieś Q&A albo jakieś vlogi, to ta scena jest taka pusta i tak niefajnie wygląda, więc będzie tak przytulnie, jak będzie taki obraz. Więc ja naszykuję najpierw na zupkę, a później pakuję, nie pakuję, tylko włożę te obrazy właśnie w rameczkę. Zobaczcie, to jeszcze Maksiowi, małemu Wiśniewskiemu puściłam właśnie ten hotel, w którym, do którego będziemy lecieć właśnie do Turcji i sobie teraz ogląda i taki i mówi tak ja chcę tam lecieć! Ja lecę tam jeden. No tam będziemy lecieć! Teraz! Teraz? No nie, no jeszcze 3 miesiące, tak? Mhm. 3? A pan gdzie jedzie? Nagrywaj odcinek. Tatuś leci nagrywać odcinek. Dobra, zabieramy się za wkładanie do rameczek, wiesz? Czemu? Oj, jakie te ramki są ciężkie, cholercia. No. Powiem wam, że przed chwilą sobie tutaj posmarowałam maścią ichtialową. Tak, dobrze wypowiadam? Nie wiem, dajcie znać, czy dobrze mówię. Tutaj na takiego wypryska, bo nie mogłam sobie wycisnąć go do końca. A czułam, że tam coś zostało, po prostu, żeby, wiecie, się nie kaleczyć. Bo zawsze jak sobie coś cisnę albo coś, to zawsze potem mam strupy. Więc stwierdziłam, że sobie posmaruję maścią ichtialową, nie wiem, jak się dokładnie nazywa. Żeby mi to wyciągnęło. Widziałam ten trend na TikToku. I w ogóle taka śmieszna sytuacja. Ostatnio wchodzę do apteki i pytam się pani, czy ma pani maść ichtialową. A ona mówi do mnie, nie, że już nie ma, że wszyscy powykupowali, bo jakiś trend na TikToku wszedł i tego, i nie ma, co nie? I słuchajcie, dopiero w trzeciej aptece znalazłam właśnie maść tą. Także śmiesznie, TikTok najwidoczniej ma naprawdę wielką moc, duży zasięg, także... No, także tyle. Ja zabieram się, moi drodzy, za... O, te ramy są wielkie w ogóle. Mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądało. Mam nadzieję. Także zabieram się za wkładanie tutaj naszych pięknych obrazów w rameczkę.
I tak się właśnie, słuchajcie, prezentują te obrazy, które będą wisiały nad naszą sofą, nad naszą kanapą. Właśnie Kuba przed chwilą pojechał do mojego taty po wkrętarkę, czy tam po wiertarkę, już nie, sama nie wiem. Co robię? Nagrywam! Czerwono włosy, zaraz idziemy... Co robisz? Zaraz idziemy się myć i zmywamy te włosy. Nie! No tak! Nie, bo ja lubię takie. Lubisz takie mieć włosy? Tak. Mysza, ale tak nie możesz iść do przedszkola. Wiesz, panie, to po prostu... Jezus, masakra. Trzeba to naprawdę zmyć za niedługo. Nie! No dobra, nie, okej. W każdym razie za chwilę ma przyjechać. Pięknie po angielsku śpiewasz. I Kuba właśnie, słuchajcie, ma dzisiaj to zawiesić. Czekajcie, bo... Mami finger, mami finger, where are you? Pie... Boże, Maksymian, patrz co zrobiłeś tymi swoimi włosami. I on tak, słuchajcie, właśnie wszystko brudzi tymi włosami. Wszystko brudzisz tymi włosami, wiesz? Więc zaraz zobaczymy, jak Kuba poradzi sobie właśnie z zawieszeniem tych obrazów. No, jestem ciekawa bardzo, zobaczymy. Ale zanim Maksymilian tatuś przywiesi nam obrazy, idziemy sprzątać do pokoju. Nie. No jak nie? Ty. Ja nie lubię pokać. Ty nie lubisz sprzątać? A kto nasypił? Powiedz, kto nasypił? Ty. Ja? Tak. Ty, Grońku, ty pyskacz się zrobiłeś. Dawaj, do sprzątania, idziemy. Nie by tak się sprzątało jak w tej przebitce, tak szybciutko, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, znaczy. Także idziemy się za chwileczkę myć. Jesteśmy już, słuchajcie, umyci. Kuba nie pojechał do mojego taty, nie wziął wkrętarki czy tam wiertarki i znowu kaszle. Ile razy, policzcie w tym vlogu, ile razy Kuba kaszlnął. To jest po prostu dramat. Wiecie, jaki przed chwilą był płacz i lament Maksymiliana? Dlaczego? Bo... Bo zmyłaś mu czerwone włosy, a on tak chciał. Co nie? Ale jutro zrobimy jeszcze raz po przedszkolu. Tato ci zrobi. Masakra, taki płacz, ja go myłam w tej wannie, on płakał po prostu tak darko parę, że głowa mała. Także no, przekichane, no trudno, ale jak woda była taka różowa po tej farce, troszeczkę tej farki, tego sprayu było, a cała wanna wody po prostu miała różowy kolor. Ja się już z wami będę żegnać, widzimy się w kolejnym vlogu. Oczywiście zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, no i dzwoneczek, żebyście byli z każdym filmem na bieżąco, a my... O Jezu, zwalnam aparatem. A my, słuchajcie, właśnie zaraz będziemy jedli kolacyjkę. No i po prostu kładli się spać. Znaczy spać, oni spać. Ja będę montować tego vloga. Do zobaczonka w kolejnym.